Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w 29 odcinku z Assassin's Creed Unity. Prawie 30, to jest niewiarygodne. A dlaczego? Ponieważ wysyłam dla was dwa razy dziennie, codziennie od premiery Assassina po dwa odcinki i oglądacie. Może w niewielkich ilościach, ale oglądacie. I wracając do innej sprawy, dlaczego nie ma koopa? Już tłumaczyłem nieraz, tylko jeszcze raz to powiem, żebym się nie musiał powtarzać. Były trzy odcinki z koopa z Lusiorem, lecz nastąpiła taka sytuacja, że po prostu albo mi się wydaje, albo mi się po prostu nie wydaje, ale ta osoba mogła się zniechęcić, albo po prostu zrezygnowała. O kurde! A! Ale dupę. Nieważne. Tak czy inaczej, ta osoba mogła zrezygnować. Ale jeszcze najlepsze, nie mówiąc mi o tym. Bo jakbym wiedział o tym, no to już bym po prostu miał to jakoś uzmysłowione, ale tak to po prostu nie jestem poinformowany przez tą osobę, że chciała zrezygnować z tego powodu, no to zrozumiałbym to, ale jako że nie zostałem doinformowany, no to trochę kapowo, nie? Dobra, wszystko sobie teraz uzupełnimy. Nie wiem, czy hajsy mi doszły do Cafe Teatre, ale jakby doszły, to bym dostał informację. A tak to na razie jestem bez informacji. Tak, póki co. O, już jest przestańca do użycia. I wózko. Proszę bardzo. I posprzątamy. Tak. Zaczynamy już piątą sekwencję. Oczywiście od pierwszego wspomnienia, bo stworzyli zerowe wspomnienie, które o dziwo jest jakby takim raportem. I to w sumie dobrze wygląda. Tylko dlaczego zerowe? Trochę to jest dziwne i specyficzne, ale łatwo do zrozumienia. Dobra, na razie misje wszystkie, jakie żeśmy zrobili i które dali możemy, to zrobiliśmy. Oczywiście te misje poziomu czwartego to na razie nie robimy, bo nie jesteśmy na tyle jeszcze, wiecie, gotowi i nie chcę też ryzykować. Choćbym mógł, oczywiście. Nie byłoby to dla mnie takim problemem fizycznym, ale no, chodzi o poziom. A będę miał 4 diamenty, to pozwolę sobie na takie misje. Tu. Dobra. Nie wiem co z koopem będzie, na razie nie będzie koopa do czasu, kiedy nie znajdę jakiejś osoby innej, równie zaufanej. Nie wiem, może Lusie wróci do Assassina, a jak nie, no to inna osoba będzie. Ale zobaczymy. Mówię tak co parę odcinków o tej sytuacji, ale no to nie jest jak dla mnie normalna sytuacja. Znaczy, sytuacja wywalenia save'ów, uszkodzenia jest jak najbardziej zrozumiała, ale no to akurat nie brzmiało za normalnie. Dobra. Jubiler. Zaczynamy zadanie. Nasze wspomnienie o tym złotniku, który stworzył jakby tą igłę z Togusiana. Les Halle. 31 marca roku 1791. Zobaczymy, co my teraz mamy zrobić, bo już brzmi. Well, that's not suspicious, is it? Aha, czyli mamy się tam przekraść. Jak mam rozumieć. Użycie wytrychu, silni przeciwni. Strażnicy doprowadzeni do strzału. Którzy są silni. No z toporami, jak w sumie widać. Dobra, na razie będzie ciężko to zrobić. Trzeba jakoś to z pomysłem. Bez takich, wiecie. Dobra, może stąd sięgnie. Pewnie, że sięgnie. Haha, i widzicie, już mam jedno zadanie zrobione. A ta, mogę się popatrzeć. Chwilę. Jak oni się tu siekają nawzajem.
piękny widok, nie? A może jeszcze zrobimy skok do siana, żeby to jakoś wyglądało. Ale się tu rąbą strasznie. Ale mnie to daje po prostu dużą szansę na przedostanie się. O kurde. O, widzę tu już jedne drzwi do zrobienia. O kurde. Aha, teraz nagle gdzieś uciekł. Tamten jeszcze walczy? O, żeż pyta. Nie bywało, że on jeszcze walczy. Może zrobimy po prostu skok do ściana znowu, co? O kurde. Nie chciałem w sumie tego robić. O kurde, już go musiał zarąbać. Dobra, teraz... trzeba będzie się wskraść tam. Wykorzystujemy do tego wytrychy. O kurde. Zarąbać. Trzeba to zrobić bardzo ciutko. I starannie. Chcę to zrobić i wierzę, że mi się uda. Tylko muszę skupić. Wiadomo. Skupienie wymaga ciszy. Dobra, otworzymy to. Co to tam dla nas? O, żeż dusko. Ała! O, brzmi. Tak się bawić nie będziemy. Dobra, walczymy. Sami tego chcieliście, w sumie. O kurde, ale żem go zrobił tu. Czekaj, on tu przyjdzie. Chyba, że się zbugował. LOL! Zbugował się, lui. O, dupę. Czekaj. My go może za ten czas przeszukamy. Nie wierzę, że się zbugował, mały ciulek. No, zbugował się pewnie. Jak może, to może. No nie, mogłem się tam skryć. No. Nie pomyślałem. Też trochę. Gdzie są następni wrogowie? Jedne drzwi już otworzyłem, więc wiecie, to już nie jest dla mnie problem. Ale co dalej? Okej. Nade mną jest strzelec. Teraz może otworzymy te drzwi, które też nie będą nam sprawiać problemu, na pewno. Okej. Aha, omijamy wrogów automatycznie. Nieźle. Znaczy, nie musimy ich chyba omijać, nie? Chociaż możemy. Bo to nie jest problem dla nas, ominąć tych wrogów. No, doskocz, że tam. Nasza sytuacja. Możemy się tu dostać. O kurde. Kto nas zauważył? Tego jeszcze nie czaiłem. A tu nas wykrył. Oto mamy. Sprzątamy.
Dziwne, że reszta jakoś tego nie zauważyła za bardzo. O, a jednak. A jednak teraz będą podejrzewać coś. Zapraszam, no. No jeszcze ciebie tylko tam brakuje, do tej ekipy. Żebyś się tam do nich dołączył. O, kto odważny i mądry mnie tam, ten strzelec. Zabijamy. A, trochę się pobawimy. Widzę, misja dość dobrze rozbudowana. Już 10 minut minęło? Nie próbowała. Aż mi się wierzyć nie chce, ale okej. Niech będzie. Czyli tyle minęło. A może otworzymy te drzwi? Coś może znajdziemy jeszcze dodatkowego. A to nie, te drzwi są dalej, więc. Aha, te drzwi już zostały otwarte, dobra. Myślałem, że trzeba je jeszcze otworzyć. Najlepiej chodźmy na pocanego. Jakby tak nam miało kiedyś zagrozić wykryciem, to lepiej, żebyśmy tego uniknęli. I've been here 3 weeks. And I've never been able to leave that room, let alone come down the stairs. Dedicated to his work. Tam mamy Żarmana. Dedicated to his work, is he? Obsessed more like. I don't think he really even knows we're here. Artefakt? O, i ostatnie drzwi do otworzenia. Aż mamy, dziwne. To musiałem tu chyba kiedyś być. W takim razie. No i git, wszystko wykonane jak należy. Major ten Germain. Jakby dotrzeć do niego tak, żeby nie wykryć się. O właśnie, teraz on tu idzie. Jeden z tych strażników. Najlepiej jakby był odwrócony przy... w kierunku przeciwnym. Niech tylko on odejdzie. Dobra, mogę już iść. Siema. Monsieur Germain? Silversmith? Thank God. They've been holding me for months. Please, get me out of here. First, I need to know about this. We've no time. I'll tell you all I know once we're away. But we must leave. Before the guards return. Fine. Let's go. No! They'll be watching the front entrance. We'll have to go downstairs and across. Follow me, then. And stay quiet. Brzmi już nieźle. Kucnij może co? Dobra, a teraz tak. Zabij zbirów. Okej, no to chyba nie ma problemu i nie będzie. No, ten zaczął coś podejrzewać. Jako. Christ! We may. Find me the son of a way-faced mule's gone, done it! A ta może jeszcze przeszukam te ciała. Pewnie coś mają. Wait. Dobra. Teraz trzeba będzie zejść na dół, ale to też nie będzie łatwe zadanie, bo teraz jest więcej zbirów na głowie niż było wcześniej. Stanowczy. Więcej. Najlepiej jakbym teraz użył bomby dymnej. O,
Let's go! To było dobre, Arno. To trzeba ci przyznać. To, co żeś się w ogóle odwalił, to był kawał roboty. Wait here. No i... O kurde. O świeta, faka. O, przyszedł następny. Kurde no. Chutko, chutko. Jeszcze was nie zdążyłem wszystkich przeszukać, a wy już mi tu szum robicie. A, może otworzymy drzwi. Dlaczego by nie? Keep moving. As you say. Dobra. Leży. No bo tu chyba jeszcze dzwon alarmowy bodajże. I jest. Wait. Czekaj moment. I wszystkich widzę, tylko daj mi moment. A ja spróbuję coś zrobić. W tym wypadku. Też nie będzie łatwo, jak widać. A trzeba będzie kombinować. This way. Moment, moment. As you say. Najpierw ich przeszukam. When I the roofs, to, to tam well. Jeszcze patrzę. Just how important are you as a prisoner? Co on tam mówił? Jakoś się za bardzo mogłem wczuć w dialog. Bo bardziej jestem skupiony na tutaj takich dyskretnych bojach. Tam mamy jeszcze dwóch tajemnych. Kurde, oni widzą, oni dobrze widzą, bardzo. Trzeba będzie z drugiej strony przyjść. Będzie najlepiej. Się tym zająć, nie? O tam, nie patrz. Nawet nie patrz. No, no nie wskoczysz tam, Arno. Aha, musiał zauważyć. I to automatycznie. Nie zauważył. Zaraz pomówimy z Germanem. Tylko jeszcze go tutaj przeszukam. Tego drugiego też. Dobra. Dobra, wszystko co tu
cię. I git. Germain! Of change of plans. You missed the last wagon, you Austria traitor! No need to do anything foolish. Let the silversmith go. Stay back. Dobre. I'll be good. What have I done? Only what you had to. Come, we must go. Dobrze powiedział. No musiał go zabić. Co zrobić? No dobra, idziemy teraz za nim. Czyli nic trudniejszego. Czyli nic łatwiejszego w sumie. Monsieur, bonjour à vous. Quel malade. Trudniejszego, no to dobrze powiedziałem w sumie. Dobra, idziemy sobie za nim w taki sposób. Chociaż on to może różnymi szlakami iść. O, już. Thank you, my friend. You've done me a great service today. Perhaps you can return the favor. Yes, of course. May I? Szpila. I made the first some years ago, on a private contract, a man called Lafreniere. That seemed an unusual commission. I confess, curiosity got the better of me. Recently, I started to look into Lafreniere's background, and what I discovered, you wouldn't believe it. He's a Templar. Is that what you found? Yes, I believe so. I didn't know how to take it. In any case, I was careless, and Lafreniere found out about my schemes. Kept me under house arrest ever since. I do as he bids. Weapons mostly. Where can I find him? Well, Lafreniere is a very difficult man to pin down. Not long ago, I overheard him talking about protecting the shipments at La Halle aux Blés. Sounded ominous, whatever he meant. I may ask, why are you so interested in him? Killed someone very dear to me. I want to know why. I see. You have my sympathies. Nie, dzięki, wiesz? I will come looking for you again. Make yourself scarce. Yes, I believe I might. Okej, okay, misja zakończona. Wszystko zrobiliśmy jak trzeba. Tak, kontynuujemy i zobaczymy co dalej. Okej, okay, gdzie nasza kolejna misja się będzie ukrywała? Teraz się dowiemy, bo może jeszcze kupimy nieco naszych produktów. O, trochę trzeba wydać, ale to nie jest i tak dużo. W zupełności. Jak dla mnie. Aha, chyba dostaliśmy, tak, 2 punkty umiejętności. Zobaczymy, co moglibyśmy kupić. A nie mówię, że można. No, kupiłbym tego mistrza broni ciężkiej. Zdecydowanie. Ale to trzeba jeszcze ukończyć sekwencję piątą, więc za to bym sobie jeszcze zostawił te 4 punkty. Co z dystansem? Bo tutaj ten skład asasyna, to by było dobre, ale to trzeba w koopie, wiadomo, trochę pograć. To jakoś za bardzo nie czuję takiej potrzeby, chociaż jakby to było do zadania z takim celem dodatkowym, no to bym wtedy może kupił takiego skillsa, ale jak widzę, no na razie tu nie czuję takich potrzeb. Co z niewidzialnością? Niewidzialność. Tu trzeba, o, tu jeszcze trzeba ukończyć sekwencję piątą, żeby mieć wykwalifikowanego ślusarza. A wiemy jak to wygląda, że nam wydłuża kreskę i nieco spowalnia taki paseczek poruszający się, suwaczek bardziej bym powiedział. Zdrowie, no nic jeszcze nie możemy takiego naszego kupić, choćbyśmy chcieli. Coś odblokowaliśmy, nie wiem, tak patrzę. Nie chcę pistoletów, chociaż patrzę co to jest tutaj. Soli. Ciężki. Czy coś odblokowaliśmy z takich ciężkich broni? Nie, zbyt. Dobra.
O, i kasa nam przyszła, no to może jeszcze pójdziemy do Cafe Teatre i zakończymy odcinek. Co wy na to? Tak sobie myślę, że możemy tak zrobić. Jako że misję robiliśmy trochę, z 20 parę minut i naprawdę misja zachwycająca była. Fantastycznie się nią grało i nie czułem takiej jakby... Nie czułem czegoś takiego jak w poprzednich częściach, że to muszę jeszcze raz to zrobić, muszę to 10 razy powtarzać. Nie, z tego zrezygnowali i bardzo dobrze, bo każdy może chce wykonać misję po swojemu. Jeden woli może po cichu, jeden może woli całkowicie z rozgłosem, a może trzeci trochę po cichu, trochę z rozgłosem. I to jest naprawdę dobre, jeśli chodzi o to. No bo nie chce się nikomu przechodzić po cichu, niekoniecznie. A może są tacy, którzy potrzebują tego nadmiaru ciszy i faktycznie może chcą tak zrobić. I to jest dobrze dobrane i zróżnicowane pod tym względem. I to wygląda naprawdę pozytywnie dobrze. No i dobra, dojdziemy do tego Cafe Teatre i się skończy ten odcinek. O, ty, przestępca ucieka. Muszę mi pozwolić tak po prostu. Czekaj, tamten mi nie uciekł tak łatwo. Musiałbym go ustrzelić. Ała! O, dobra, walczymy z wami. Zaczęliście? Teraz musicie obejrzeć. O, ty gole. Tak umiecie strzelać. W sumie oni teraz się nawalają. Oni to, ja to wykorzystam. Na pewno macie tu jakieś lekarstwo, nie? Kurde, lecił już sobie spokój. Kolejny przestępca. Ne peuvent-ils donc? Vous avez toute ma reconnaissance. Mille merci. No dobra, biegniemy do Cafe Teatre. Zrobimy sobie to, odbierzemy kasę i kończymy odcinek. Oczywiście nagram jeszcze parę zapasowych odcinków, żebyście mieli co do oglądania potem. Ale powiem tak, jeden z takich ciekawszych odcinków. Bo jak nie mam do tej pory, to pewnie was nie nudziły niektóre odcinki. Że ten, po prostu zrób tą misję, lecz tam. A tu więcej się działo w tej misji, trzeba przyznać. Nie będę kłamał, bo nie mam po co. Dobra, jeszcze z tego sklepu. Dobra, zrobione. Teraz jeszcze tylko dojdziemy do naszego apartamentowca. O, doskoczył, ale lagi okropne. Trzeba przyznać akurat to, że tu okropnie lagi zaatakowały. Łowy. Już odbieram moją kasę i kończymy odcinek. No to w sumie może już teraz zakończymy. Dzięki wielkie za obejrzenie 29 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeśli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo. Jedność.